pomyślności ojczyzny. Akademia wzięła się z marzenia, żeby młodzi ludzie chcieli działać publicznie i nie wstydzili się swojego patriotyzmu. Nasz pomysł jest bardzo prosty. Po pierwsze, minimum teorii, maksimum praktyki. Po drugie, stawiamy pytania, a nie dajemy gotowych odpowiedzi. Po trzecie, zajęcia prowadzą uznani praktycy, którzy swoją pasją do działania publicznego zarażają młodych ludzi. Pierwsze zajęcia Akademii to gra symulacyjna Parlament 2.0. Celem uczniów jest nie tylko realizacja programów politycznych, ale także zdobycie poparcia mediów oraz opinii publicznej. Uczniowie przekonują się, że polityka wcale nie musi być nudna. Panie pośle Paluch, rolnictwo jest to ostatnia rzecz, nad którą się skupimy. Przygotowanie scenariusza gry samorządowej zajęło nam naprawdę dużo czasu, gdyż przełożenie realiów budżetowych na reguły gry jest trudną sprawą. Uczniowie będą przygotowywać kilka budżetów miast do roku 2030. Dowiedzą się, co to jest CIT, PIT, jak on wpływa na rozwój miasta, jak toczą się inwestycje budowlane w mieście. Trzecia część Akademii, od narzekania do działania, jest najważniejsza. Uczniowie mają zrealizować projekt społeczny, taki jak akcje krwiodawstwa czy turniej koszykówki. Ja prowadziłam zajęcia w szkole w Nowej Hucie, która ma zostać zlikwidowana i Akademia była doskonałą okazją do tego, żeby pomóc uczniom ratować ich szkołę. Ich zapał oraz pomysłowość przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Na stronie internetowej Akademii każda szkoła ma swój profil, na którym będzie umieszczać swoje prace, zbierać lajki i konkurować o nagrodę. Nowością w tej edycji Akademii są również wprowadzające filmy e-learningowe, w których nagrywaniu miałam przyjemność wziąć udział razem z Piotrkiem. Dzięki temu stałam się głosem Akademii, choć przyznam, że zawsze chciałam zostać jej twarzą. Bez wątpienia nauczyłem się szacunku dla polityki i dla polityków. Nauczyłam się, jak wyglądają prawdziwe obrady w Sejmie, że trudno jest współpracować, kiedy każdy ma inne zdanie. Myślę, że każda szkoła powinna brać w takim czymś udział. Marzenia można zrealizować tylko wtedy, jak znajdziesz ludzi, którzy chcą Ci pomóc. Dla nas taką instytucją jest Fundacja PKO Banku Polskiego. Dzięki ich wsparciu możemy robić Akademię w tym roku w 50 szkołach, w 5 województwach od Dolnego Śląska do Podkarpacia. Jaki jest nasz cel? Bardzo ambitny. Chcemy, żeby absolwenci Akademii za 15 lat byli radnymi w swoich miejscowościach, a za 30 lat świetnymi burmistrzami i prezydentami tych miast. Tylko wtedy, jeżeli uda im się zmienić świat, w którym żyją, Akademia będzie sukcesem.